wzięłam udział w eksperymencie w przyrodę. W moim życiu myślę, że zmieniło to najbardziej to, że faktycznie wychodziłam na to powietrze i chodziłam na przeróżne spacery, na przykład z moim psem. Myślę, że ten las i ta zieleń, kiedy mnie relaksuje, od razu łatwiej mi jest się zabrać za pracę domową czy nawet za naukę. Nie było nawet tak trudno. Poznałam wiele nowych potraw i chyba zostanę przy tym. Sześć godzin prądu, 3 godziny internetu, 10 litrów wody dziennie. Czy to trudne wyzwanie? Wiesz, ilu ludzi na świecie chciało mieć chociaż tyle? To nie jest tak, że ja nie zrobię, to się nic nie stanie, tylko kiedy każdy będzie coś robił, nawet pojedynczego, takiego małego, nawet segregowanie śmieci, to jest bardzo ważne. W dzisiejszych czasach wszyscy powinniśmy się starać zaoszczędzać jak najwięcej, ponieważ dużo ludzi żyje na Ziemi. Wiem, tak naprawdę to ja się zawsze w przyszłości bałem i do tej pory się boję. I staram się jak dla natury i w ogóle dla środowiska być jak najlepszym, żeby świat był lepszy. Ekologia wcale nie jest kosztowna i takie działanie może podjąć każdy z nas. Nie trzeba zmieniać całego świata, wystarczy zmieniać swoje przyzwyczajenia. Ja na przykład nie marnuję żywności. Mam na imię Julek. Mam na imię Wiktoria. Mam na imię Maja. Mam na imię Szymon. Mam na imię Nadia. A ty? Co robisz dla planety?